Cześć, ja jestem Kacper i witam Was w kolejnym materiale na kanale WrestleOne, a dziś podsumujemy sobie galę WrestleMania Backlash. Miłego oglądania. Pierwszą galę pay-per-view po największej ze scen otworzyła walka kobiet Raw, które w składzie Asuka, Charlotte Flair i Rhea Ripley zawalczyły o mistrzostwo czerwonego brandu. Sama walka prezentowała całkiem mocny poziom i była przepełniona wieloma zwrotami akcji oraz dużymi momentami. Myślę, że możemy stwierdzić, że była to jedna z lepszych walk kobiet w tym roku, jak nie przez ostatnie 2 lata, gdyż naprawdę pokazały one kawał dobrego wrestlingu. Walka oczywiście zakończyła się zwycięstwem Rhea Ripley i obroną Mistrzostwa Kobiet Raw. Następnie mogliśmy zobaczyć atak na backstage'u, w którym ucierpiał Dominik Mysterio, który według medyków nie mógł wejść do walki o pasy tag teamowe SmackDown. Mimo to walka się odbyła, a Rey Mysterio sam próbował podjąć się Dolpha Zigglera i Roberta Ruda. Walka 1-2 była mocno i widocznie budowana pod wielki i bohaterski powrót Dominika Mysterio, który miałby pomóc swojemu ojcu w pokonaniu 2 brutalnych zawodników, którzy posługują się nieczystymi zagrywkami. Sama walka nie była jakoś bardzo ciekawa, a zwycięsko z niej wyszła rodzina Mysterio. Następnie po walce dostaliśmy segment, w którym John Morrison pukał do drzwi, za którymi znajdowały się osoby, które miały stanąć wokół ringu w Lumberjack meczu pomiędzy Damianem Priestem a The Mizem. To, co zobaczyliśmy w środku, to najpewniej było zombie? Czy moim zdaniem jest to ok? Raczej nie. Raczej chyba wolę klasyczną formułę Lumberjack match, bez żadnych udziwnień. Później jednak dostaliśmy kolejny mały segmencik, w którym Jimmy Uso wchodzi do locker roomu Romana Reignsa, w którym zastaje Jeya Uso, z którym odbywa krótką rozmowę, po czym życzy powodzenia Romanowi Reignsowi. Przechodzimy zatem teraz do kolejnej walki, czyli do Lumberjack meczu, w którym Damian Priest podjął się The Miza. Tak jak mieliśmy to wcześniej w pewien sposób, no w cudzysłowie, zaspoilerowane, wokół ringu pojawili się zombie, którzy na samą walkę miały dosyć mały wpływ, a sam mecz był bardzo nudny. Trzeba jednak WWE pochwalić za to, w jaki klimat wprowadzili widzów, jak wykorzystali arenę Thunderdome oraz wszystkie LED-owe panele, ponieważ wyglądało to naprawdę imponująco. Jednak mimo dość nieciekawej walki, po niej dostaliśmy coś ciekawego i wzbudzającego najpewniej w głowach odbiorców, a mianowicie po przegranej walce przez Miza wszystkie zombiaki tak jakby rzuciły się na niego i mieliśmy scenę takiego, nie wiem, wyjadania czy czegoś. Nie do końca rozumiem, natomiast wiem, że może to poskutkować w jakieś ciekawe story. Następnie dostaliśmy kolejną walkę kobiet pomiędzy Bianką Belair a Bayley o mistrzostwo kobiet SmackDown. Była to walka dosyć średnia, a zwycięsko z niej wyszła Bianca Belair. Następnie dostaliśmy walkę 3 zawodników: Bobby Lashley, Drew McIntyre i Braun Strowman, a na szali WWE Championship. Powiem szczerze, że przed tą walką miałem dosyć spore obawy, gdyż w ostatnim czasie, w ostatnich latach, gdy w walce jest kilku lub nawet 2 zawodników większych gabarytów, to zazwyczaj jest ona powolna i skupia się tylko i wyłącznie na takich mocniejszych akcjach. Natomiast ten Triple Threat nie dość, że trzymał tempo, miał wiele naprawdę mocnych spotów, wiele naprawdę ciekawych zbiegów akcji i naprawdę te 2 Triple Threaty, które miały miejsce podczas WrestleMania Backlash, trzymały poziom. Były naprawdę bardzo dobre. A zwycięsko z tego pojedynku wyszedł Bobby Lashley. A więc czas na main event WrestleMania Backlash. Roman Reigns kontra Cesaro o mistrzostwo Universal. I powiem szczerze, że walka była naprawdę od samego początku trzymała ona w napięciu, a same charaktery Romana Reignsa, jak i Cesaro, zostały pokazane bardzo, ale to bardzo dobrze. A sam Cesaro, mimo porażki, jako ten face został pokazany w świetle takim bohaterskim wręcz.
a takie przejścia jak na przykład z Guillotine Lock do Sharpshootera dodawały tylko temu dodatkowych barw. Cała walka zakończyła się wygraną Romana Reignsa i obroną Mistrzostwa Universal, jednak po walce został zaatakowany Cesaro przez Jeya Uso i Sepha Rollinsa, co może wskazywać właśnie na kontynuację tej rywalizacji i bardzo dobrze, ponieważ mam nadzieję, że zostanie jeszcze ona nieco przeciągnięta i że zobaczymy jeszcze tę dwójkę w ringu walczących ze sobą jak równy z równym. Sama gala WrestleMania Backlash była naprawdę bardzo dobra i myślę, że była to jedna z lepszych gal pay-per-view, tych nie licząc oczywiście Złotej Piątki, od naprawdę bardzo długiego czasu. Każda walka, z wyjątkiem Lumberjack meczu, miała bardzo duży poziom, a nawet ten Lumberjack match pozostawił nam sporo znaków zapytania oraz niepewności. I to na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, do wsparcia naszego kanału i zostania z nami na dłużej po więcej tego typu materiałów. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!